Awansem z pierwszej kolejki z wiosny rozegrano mecz 5. Ligi Piłki Nożnej. Nysa Kłodzko na własnym stadionie podejmowała drużynę Zamek Kamieniec Ząbkowicki. Dla obu ekip runda jesienna zakończyła się porażką. Będziemy chcieli tutaj powalczyć o 3 punkty. Wiadomo, że będzie ciężko, bo Nysa jest dość dobrą drużyną, fajnie ułożoną. W zasadzie gramy mecz na ostatni mecz tej jesieni, ale już dzisiaj, znaczy wiosenny. W poprzednim meczu z Nysą zremisowaliśmy 1-1 w dość szczęśliwych okolicznościach. Także uważam, że mecz będzie ciekawy i uważam, że będziemy chcieli powalczyć o 3 punkty, chociaż nie ominęły nas dzisiaj braki kadrowe. Wiemy, mecz w Zamku potoczył się nie po naszej myśli. Prowadziliśmy, straciliśmy bramkę w samej końcówce meczu, przypadkową. Przez większość meczu przeważaliśmy. Nie będę się odnosił do pracy arbitrów. Na dzień dzisiejszy przystępujemy do meczu walka o 3 punkty. Nie interesuje nas remis, nie interesuje nas porażka, tylko 3 punkty, nic więcej. W pierwszej połowie meczu więcej sytuacji strzeleckich mieli goście, ale Nysa także mogła zdobyć gola. Jako pierwsi do sytuacji strzeleckiej doszli Kłodrzanie. Po dośrodkowaniu Wojtala piłkę próbował skierować Syper, ale górą był Margasiński, były bramkarz Nysy. Im dłużej trwał mecz, to coraz groźniej robiło się pod bramką Nysy. W 19 minucie Burczak zagrał głową do wychodzącego Buczyńskiego, a najlepszy strzelec Zamka uderzył obok słupka. 3 minuty później piłka w polu karnym trafiła do Zabrzeńskiego. Ale na drodze zmierzającej do bramki futbolówki stanął Syper. Kłodzczanie odgryźli się w 33 minucie, gdy niewiele brakowało do zdobycia gola Michałowi Wojtalowi po uderzeniu z dystansu. Przed szansą wpisania się na listę strzelców dla Zamka stanęło 2 graczy – Sienkiewicz oraz Burczak. Najpierw zawiodła skuteczność, a po chwili górą był Niewęgłowski. Kłodzki zespół także miał swoją 100% okazję. Po wrzutce z powietrza uderzał Jaśków, ale tym razem górą był bramkarz gości. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem 0-0, chociaż sytuacji strzeleckich nie brakowało. W drugiej połowie pierwsze ostrzeżenie Zamek dostał w 58 minucie gry. Po rajdzie lewą stroną akcję strzałem ze środka pola zakończył Tracz. Uderzenie sprawiło kłopoty Margazińskiemu, ale ostatecznie piłka znalazła się w jego rękach. 5 minut później futbolówka znalazła już drogę do siatki. Lewą stroną popędził Syper, zagrał do wychodzącego Adamczyka, a kłodzki szkoleniowiec zewnętrzną częścią buta zagrał do Oskara Jaśkowa, który z kilku metrów otworzył wynik meczu na 1-0. Kłodzczanie poszli za ciosem i kilka chwil później prowadzili różnicą 2 bramek. Tym razem asystą popisał się Kaletka, a akcję zapoczątkował Tracz, którą wykończył Michał Wojtal, zdobywając bramkę na 2-0 dla Nysy. Wynik w 75 minucie na 3-0 dla Nysy Kłodzko ustalił Tracz, który wykorzystał podanie od strzelca 2. bramki. W 87 minucie wynik spotkania dla Nysy mógłby być wyższy. Po strzale Kaletki gości uratował słupek. Do końca meczu wynik już nie uległ zmianie. Nysa Kłodzko pokonała na własnym boisku Zamek Kamieniec Ząbkowicki 3-0. W pierwszej połowie nie byliśmy drużyną gorszą, a nawet mieliśmy więcej sytuacji bramkowych. Takie, no, zauważyłem, że takie 3 były stuprocentowe sytuacje. No nie wykorzystaliśmy, to jest nasz duży mankament i to od jakiegoś czasu. A mówię, w drugiej połowie po prostu po indywidualnych błędach, bo w zasadzie 2 razy mieliśmy piłkę na nodze, nie wybiliśmy i poszły akcje i straciliśmy bramki. No uważam, że no, jeśli chodzi o cały mecz, no, na tak wysoką porażkę nie zasłużyliśmy. Jednak mimo wszystko uważam, że Nysa wygrała z zasłużeniem. Ale już bardzo słaba pierwsza połowa w naszym wykonaniu. Kamieniec jako drużyna bardziej mi się podobała. Byli lepiej zorganizowani od nas. No, szczęście, że nie dostaliśmy bramki i dotrzymaliśmy do przerwy. Po przerwie też zaczęliśmy nie za dobrze, ale później po zdobyciu bramki już gra się ułożyła po naszej myśli, ale ogólnie mówiąc był to słaby mecz w naszym wykonaniu. No ale chcieliśmy pogratulować, 3-0, wynik bardzo wysoki. Tak, paradoksalnie tydzień temu zagraliśmy lepszy mecz i przegraliśmy, a no, taka jest piłka. Nie szczelili oni, nie wykorzystali swojej sytuacji w pierwszej połowie i później już my raczej drugą połowę możemy zaliczyć, że mieliśmy przewagę. W tabeli 5. ligi MKS Nysa Kłodzko zajmuje 3. miejsce z 27 punktami, tracąc do lidera Piasta Nowej Rudy 9 punktów. Obecnie nastąpiła przerwa zimowa w rozgrywkach piłkarskich. Najbliższy mecz rozpoczynający rundę wiosenną odbędzie się za kilka miesięcy na przełomie marca 2014 roku. Miejmy nadzieję, że na zakończenie rozgrywek Nysa Kłodzko utrzyma dobrą pozycję w tabeli. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.